wielkie ciasto, a to lodia. Pięć lat temu otworzyliśmy Teatr Gdynia Główna moim spektaklem Wielkie Ciasto, który na całe szczęście, przynajmniej dla mnie i dla widowni, do dzisiaj jest z powodzeniem grane i oglądane. Kowala z Podlesia Większego odnalazłem, kiedy Ewa mi zaproponowała: Piotrek, weź zrób jakiś spektakl. Ja wtedy no dla dzieci. Aha, ale... I dała mi taki plik książek i mówi: masz, szukaj. I tam były dwa opowiadania Tolkiena. No i tyle. I dlatego Tolkien. Jak przewertowywałem wszystko i w końcu wpadłem na coś, co chcę zrobić w tej kupie książeczek. Ewa Ignaczak zaufała mi i nawet myślę, że nie za bardzo wiedziała, co z tego spektaklu wyjdzie, a postanowiła, że będzie to pierwsza premiera tego teatru. W pewnym momencie Kowalczyk poczuł łaskotanie w brzuchu, jakby wyrastał mu ząb. To gwiazdka przemieszczała się po to, by zaświecić i znaleźć się w ustach Kowalczyka. Rzeczywiście Wielkie Ciasto to był mój debiut reżyserski, co też prezydent, pan Szczurek, docenił, dając mi nagrodę Galiona Gdyńskiego. Pamiętam, jak zaprosiłem do współpracy Radka Smużnego i Konrada Tila, jak siedzieliśmy tutaj i lepiliśmy lalki do Wielkiego Ciasta. Chłopaki w tym samym czasie uczyli się tekstu, który nie za bardzo im wchodził. Lalki są zbudowane z różnych kuchennych przyrządów, naczyń i tak dalej. Hej, Wigfuro! Zdmuchnij gwiazdkę, co nie jest na niebie! Kiedy już pojawił się pomysł Wielkiego Ciasta i zostajemy w rzeczywistości kuchni, no to po podstawowym jakby narzędziem w kuchni są te wszystkie sztućce, patelnie, garnki. I to samo się prosiło, żeby lalki powstały właśnie z tych różnych kuchennych przyrządów. Tworzy się tak zwany troszkę śmietnikowy teatr, bo tych sztućców właśnie naczyń, no to poszukiwania tego były wszędzie. Było u znajomych po piwnicach, u rodziców, u ciotek i w takim sklepie w Gdańsku, w Rzeszczu, Emalia, gdzie ludzie znoszą różne śmieci i tam potem to jest sprzedawane na targowisku. No i najpierw nakupiłem mnóstwo i tam nazbierałem mnóstwo tych wszystkich gadżetów. I dopiero potem trzeba było tak policzyć, ile będziemy mieli postaci i każdą postać wiertarką i drutem. Alfie, pomóż mi się gdzieś ukryć. Co się dzieje? No, bawimy się z nerwowanego i nie wiem, gdzie się schować. Poczekaj, coś zaraz wymyślę. Schowaj się za moimi plecami. Dobrze. I właściwie lalki robiliśmy tutaj ja z Konradem i z Radkiem. Jeszcze była dziewczyna Konrada, przyjechała i nam troszkę pomogła, bo usystematyzowała nam pracę wtedy. Tak, to też był przełomowy moment, powiedzmy, w tym budowaniu lalek, kiedy ktoś nam to w końcu posprzątał. Bo mieliśmy tutaj na rozrzucane mnóstwo pierdół, śrubek, drutów, te widelce walały się wszędzie. No. Ale jakoś dotarliśmy do szczęśliwego finału i te lalki no, służą nam do dziś. Tylko Kowalczyk miał wymienioną, sitko w głowie miał wymienione, bo mu się ono podarło już przy którymś spektaklu. Jako że treść spektaklu
się koncentruje wokół tego ciasta i co z tym ciastem, co tam, jaka niespodzianka w tym cieście czeka, to rzeczywiście od początku miałem pomysł, żeby te ciasto rzeczywiście piec i częstować nim dzieci. Przepis dostałem w święta Bożego Narodzenia, w drugi dzień świąt od cioci Wiesi, bo się poskarżyłem, że muszę upiec ciasto. Wtedy się zastanawiałem, czy to może powinno być pewnie bezglutenowe i bez laktozy, bo dzieciaki dzisiaj co drugie jest na coś uczulone. No ale jednak zostaliśmy przy takim prostym, najprostsze ciasto w świecie. Dwa jajka, dwie szklanki mąki, szklanka cukru, kwaśny dżem, czyli żurawina, może być też borówka. Zsiadłe mleko, soda, łyżka sody oczyszczonej. I co jeszcze? To chyba wszystko. Chyba nie zapomniałem o niczym. Nie, no jeszcze szklanka oleju. O, jeszcze szklanka oleju. Zdarzyło się, że ciasto nie wyszło. Zresztą spektakl zaczyna się od tego, że ciasto nie wyszło i dlatego się wiadomo, więc to się broni. A czasami był zakalec, pamiętam, bo jednym ze składników wielkiego ciasta jest żurawina. Taka żurawina, jak dodaje się do mięs. A generalnie w przepisie, który dostałem od cioci, no było, że to ma być kwaśny... Jak to się nazywa? Dżem. Dżem. Że to ma być kwaśny dżem. I raz dodaliśmy czarnej porzeczki. Rzeczywiście było kwaśne, ale ciasto było fioletowe i brzydkie. Kowalczyku, tak? A czy nie chciałbyś... pobawić się ze mną? No pewnie, żebym chciała. I nie przeszkadza ci to, że mam taki wielki nos? No coś ty. Każdy ma jakieś coś. Ja mam wielkie dłonie, a twój nos bardzo mi się podoba. A ty jesteś najfajniejsza na świecie. Nie wiem od czego to znaczy. Jest coś dziwnego w jakości prądu w różnych miejscach. Że ten prąd już powinien tyle czasu w każdym miejscu piec tak samo. Ale na przykład tutaj w teatrze Gdynia Główna jest, nie wiem czy to przez pociągi, czy przez co, ale tego prądu jest jakby mniej, więc ciasto musi piec się dłużej. Ale o, na przykład jak w Toruniu graliśmy taki plenerowy spektakl i Radek załatwił ze cztery inne prodiże. Więc my tych ciast właściwie, no piekliśmy chyba ze cztery czy pięć tych ciast naraz, bo spodziewaliśmy się wielu widzów. No i w ogóle prąd wysiadł w pewnym momencie. Gdzieś poszły korki i dopiekaliśmy później te ciasta w domu sobie, żeby to się nie zmarło. Oczywiście wielkie ciasto nie byłoby wielkim ciastem, gdyby nie muzyka, która towarzyszy temu spektaklowi. Na muzykę zawdzięczam wspaniałej Sówce Sowińskiej, która... No, zresztą Sówka jest takim świetnym asystentem też przy prowadzeniu prób, bo ona sama wpada na świetne pomysły co chwilę, realizatorskie, takie odpala i dużo jest z tego dobrania, więc gdyby nie Sówka, to też ten spektakl wyglądałby zupełnie inaczej. Wiadomo, życie różne figle płata i Konrad, który był pierwszym kuchcikiem, dostał pracę w Niemczech w teatrze. Zresztą wcześniej też już, bo on dojeżdżał z Wrocławia, żeby zagrać ten spektakl. Więc no, trzeba było znaleźć zastępstwo. I pierwsze zastępstwo chyba zrobiłem po prostu ja, że grałem z Radkiem. Aczkolwiek też nie zawsze ja mogłem grać i też potrzebowałem zastępstwo za Radka czasami, więc grali Marcin Marzec, Michał Pieczatowski, i
Stanisław Sygitowicz, Radosław Sołtys i ktoś jeszcze. To czterech mam, tak, naliczonych. W zastępstwie plus ja oczywiście, jako zastępstwo, to pięciu. Pięć, mam nadzieję, że żadnego z kolegów nie pominąłem. To już była wtopa. Bo wiesz, bo ja ci dokuczałam tylko dlatego, że ja cię bardzo lubię, wiesz? Nie szkodzi. Kochany jesteś. Myślę, że setkę wielkich ciast spokojnie przekroczyliśmy. No, najłatwiej to zauważyć po prodiżu. Bo prodisz, w którym pieczemy ciasto, po pierwsze, no już mu się przepalił ten element grzewczy i on jest nowy teraz, chociaż muszę zlutować ten stary chyba. A ta miska prodiżowa jest już właściwie czarna, a była myta po każdym spektaklu. Więc rzeczywiście to jest taki najlepszy świadek ilości tych wielkich ciast, bo nic innego niż wielkie ciasto w tym konkretnym prodiżu nigdy nie było pieczone. Najśmieszniej jest w plenerze, jak wieje wiatr. Wtedy wszystko się rozwiewa. Przecież stół ma tam ten obrus i to tam faluje i mamy przecież te talerzyki papierowe, na których podajemy ciasto po spektaklu, więc one też tam nam latały nieraz. W każdym razie najśmieszniejszymi sytuacjami to było zawsze, jak coś się zepsuło. Czyli odpadła głowa którejś lalce, czy na przykład weszły stałe elementy do spektaklu dzięki takim śmiesznym sytuacjom, jak odpadła królowej krainy czarów sukienka i Radek ją po prostu wziął, odwrócił się i mówi Kowalczykowi: nie patrz na mnie, bo spadła mi sukienka. No to jest taki zabawny moment. I on właśnie z takiej nieprzewidzianej sytuacji wszedł do spektaklu. Też zabawne były momenty, kiedy nam cała scenografia z tyłu, czyli mamy tam taką półkę, gdzie wszystkie lalki trzymamy i to jest nasza taka półka kuchenna. I jak ona kilka razy zdarzyło się, że nam się przewróciła do przodu. No najwielokrotnie Kowalczyk się i plątał w elementy stołu i w żółwia i się splątał kiedyś też z inną lalką, chyba z królową Krainy Czarów, bo one mają nogi zrobione z trzepaczek do jajek, więc jak one tam się zazębiły, to ciężko je było rozdzielić. Ale to ja wyczekuję takich sytuacji, bo to zawsze dodaje jakiegoś życia do sceny i... Wielkie Ciasto to niesamowicie szczęśliwy spektakl. Przypadki, które doprowadziły do tego, że on powstał, a potem ta fala świetnych recenzji i do dzisiaj ten spektakl jest polecany. Ludzie dzwonią gdzieś z Polski, żeby go zagrać. To, że został nagrodzony, no to był jakiś fenomen. To jakaś jest w ogóle niesamowita sprawa, że ten spektakl tak dobrze funkcjonuje do dziś i ta grupa znajomych stworzyła bajkę, przy której tworzeniu się świetnie bawiliśmy. I to działa już 5 lat. Przecież to w teatrach instytucjonalnych tytuły po tyle nie chodzą. No. Więc jakby fenomen ciasta mnie samego zadziwia po dziś dzień. I super.
Nic, kurde, czekaj, czego? Dobra, jeszcze raz to pytanie za nagranie, dobrze? Dobra. Cóż mogę powiedzieć? Jeszcze raz zaczniemy. Mm-hmm.